Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w ten jakże szczególny dzień. Nazywam się Przemysław Jakubczyk i jestem ekspertem technicznym OM System. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, że mnie dobrze słychać. Mamy małe problemy techniczne z połączeniem się z naszym ambasadorem Marcinem Dobasem, ale na początku to ja zajmę Państwu troszeczkę chwilę, bo dzisiaj dzień szczególny. Dzień, w którym pokazaliśmy dwa nowe produkty. Odświeżyliśmy OM1, dodając wersję drugą oraz pokazaliśmy całkowicie nowy teleobiektyw, czyli 150-600, nasz najdłuższy obiektyw w systemie, czyli obiektyw o ekwiwalencie 1200 mm. Dodatkowo, jeżeli ktoś będzie chciał do niego podłączyć telekonwerter, to też oczywiście można, więc mamy ekstremalne 2400 mm. Na początku powiem Państwu troszeczkę o produktach. Za chwilę podłączę też Marcina, jak się u nas pojawi, żeby też mógł jako osoba, która miała okazję testować aparat i obiektyw wcześniej, aparat właściwie bardziej, obiektyw troszeczkę mniej, wypowiedzieć się na temat tego, co o nim sądzi. OM1 dwójka jest tak naprawdę pewnym rodzajem upgrade'u OM1. OM1 pojawiła się niecałe 2 lata temu. Jeżeli przypomnimy sobie, to premiera OM1 miała miejsce 15 lutego 2022 roku. I wtedy była aparatem przełomowym. Była aparatem, który potrafił robić 50 klatek na sekundę z ciągłym autofokusem i w RAW-ach. Potrafił robić 4K 60 klatek w standardzie Cinema 4K 444, 12 bit na zewnętrzny rekorder. Miał rewolucyjną matrycę, czyli matrycę typu stacked w układzie pixel i quad pixel. No i potrafił też wykrywać obiekty. Był aparatem, który był bardzo mocno zaprojektowany pod to, żeby pracować w terenie, żeby pracować z dziką przyrodą, żeby pracować z ptakami, żeby pracować w fotografii krajobrazowej. Dlatego też dostał uszczelnienia w standardzie IP53 i muszę przyznać, że przyjął się nam niesamowicie dobrze na rynku. Po niecałych 2 latach postanowiliśmy odświeżyć OM1. O, pojawił się Marcin, więc dołożymy Marcina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Ja sobie jeszcze sekundkę rozmawiam, pogadam, a zaraz ciebie będę odpytywał w niektórych miejscach. Mów. Wracając do OM1. OM1, nie wiem, czy wiesz, że twój pracodawca, czyli National Geographic, nadał OM1 tytuł najlepszego aparatu do wildlife w zeszłym roku. To było całkiem miłym, że tak powiem, wyróżnieniem i uważam, że z perspektywy, czym jesteśmy i w którą stronę dążymy, to moim najważniejszym, które OM1 dostała. No i tak jak powiedziałem, OM1 dość szybko dostała odświeżenie, dostała tych odświeżeń bardzo dużo w różnych miejscach, szczególnie w fotografii krajobrazowej, fotografii dzikiej przyrody i fotografii ptaków i na tych rzeczach się dzisiaj skupimy. Dostała dużo małych upgrade'ów w różnych miejscach i dzisiaj postaramy się Państwu je przybliżyć. Marcin testował OM1, od kiedy testowałeś OM1? Od grudnia chyba, albo listopada. Od grudnia. Od grudnia. Od końca zeszłego roku. No, więc troszeczkę już zdania na temat OM1 masz. Przede wszystkim bardzo dużą zmianą w OM1 dwójce jest nowy cały chipset związany z autofokusem. Przede wszystkim śledzenie ptaków, śledzenie obiektów, śledzenie zwierząt zostało poprawione około od 15 do 35%. Dużo lepiej radzi sobie między zaroślami, dużo lepiej radzi sobie w momencie, kiedy mamy ptaki w ruchu. Zresztą zostało to mocno przeorganizowane. Jak twoim zdaniem, Marcinie, autofokus w tym momencie względem porównania do OM1, szczególnie jeżeli chodzi o ten aspekt sztucznej inteligencji, która wykrywa nam obiekty? Znaczy, no to jest pole do działania tak naprawdę, bo widać, że jakby jest to jakaś zmiana, która jest w stanie mocno usprawnić coś, co wydaje się, że było ok, wystarczająco dobre i nie do poprawienia tak znacząco. Tak więc no jakby sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu obiektów jak najbardziej widać, że jest jakimś miejscem rozwoju. Plusem, nie wiem, czy to teraz o tym mówić, czy nie o tym mówić, plusem jest też możliwość wybierania obiektu spośród chmary wybranych obiektów przez aparat. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że jeżeli w każdym razie właśnie
tak jak teraz cztery ptaki, to ja jestem w stanie wybrać ten, który mnie bardziej interesuje. Co oczywiście znowu ma znaczenie, czy to jest dynamiczna scena, czy to jest mało dynamiczna scena, no bo trudno jest jednocześnie wieść obiektywem długoogniskowym za jakimiś ptakami i jeszcze szybciutko wybierać, który. No ale mamy na to wpływ, znaczy jesteśmy w stanie sobie to wybierać, jakby decydować o tym, który spośród tych obiektów, które nam rozpoznaje sztuczna inteligencja, nas interesuje bardziej. Nie wiem, czy zwróciłeś też uwagę, ale ten sam przycisk funkcyjny, który teraz odpowiada za wybieranie obiektów, też jest do blokady na jednym konkretnym obiekcie, czyli jeżeli masz parę obiektów, to znaczy, można sobie... Kwestia konfiguracji, nie? Bo można do niego przypisać, można do niego przypisać coś innego, ale tak, jest taka możliwość, że można sobie zablokować po prostu dany obiekt. Nie ukrywam, że w połączeniu z tą funkcją, którą w tym momencie ominęliśmy, ale zaraz do niej wrócimy, czyli dodaniem do sztucznej inteligencji też wykrywania ludzi, który może nie jest dziko przyrodniczy, że tak powiem, nie jest ptasi, ale mocno się przydaje w fotografii, na przykład adventure. Miałem okazję testować parokrotnie to wykrywanie z ludźmi, które działa w tym momencie dokładnie tak samo jak wykrywanie ptaków, czyli niezależnie od tego, czy człowiek jest tyłem, bokiem, czy jakkolwiek inaczej, jest automatycznie wykrywany, jest cała sylwetka wykrywana i testowałem to w najbardziej hardkorowych, trudnych warunkach, jakie istnieją, czyli urodziny pięciolatka i wybór własnego pięciolatka, jednocześnie zablokowanie na pięciolatku wśród innych pięciolatków biegających jak wolne elektrony po całej sali, dawało radę, nawet w bardzo złych warunkach oświetleniowych, więc ta blokada i możliwość wyboru jest rzeczywiście super działająca, więc uważam, że to jest jeden z największych upgrade'ów w tym aparacie i najbardziej się przydaje, jeżeli chodzi o autofokus. No ale też warto. Tu jeszcze ci wejdę brutalnie w słowo. Tu jest plusem oczywiście to, że jakby nie jest to samo rozpoznawanie twarzy, tylko jest to rozpoznawanie twarzy przypisanej do człowieka. Czyli jakby mamy więcej informacji w momencie, kiedy ta sztuczna inteligencja działa, czyli jakby nie koncentrujemy się tylko na tym, co było kiedyś w zasadzie od zawsze, czyli wykrywanie twarzy, dwie kropki i uśmiech, również namalowane na ścianie, tylko jakby wygląda to w ten sposób, jakby do tego jeszcze było, nie wiem, przewidywanie ruchu, albo w momencie, jeżeli niknie fragment człowieka, no to jakby spodziewamy się, że ten człowiek pojawi nam się w jakimś innym miejscu, albo pojawi nam się, bo za chwilę wyjdzie zza drzewa. Tak, zgadza się, rzeczywiście to mocno usprawnione. Nie wiem, czy miałeś okazję korzystać z dwóch trybów zdjęć seryjnych, które zostały tu również dodane i tutaj została pewnego rodzaju bariera pokonana, ponieważ w OM1-ce pewnego rodzaju problemem było to, że ten najbardziej wydajny tryb, ten, który najbardziej wszyscy lubili, czyli SH2, miał pewnego rodzaju ograniczenia w kontekście prędkości szczytu, to czy trzeba było wygenerować odpowiednią prędkość szczytu z matrycy, żeby wykorzystać zalety wszystkie SH2, czyli żeby nie było blackoutu, żeby rolling shutter był na niskim poziomie, żeby autofokus najlepiej działał i ta prędkość była 25 klatek i 1/320. A teraz możemy troszeczkę sobie to pozmieniać. Znaczy mówisz, właśnie to było moje pytanie, czy mówisz o czasie ekspozycji? Jednym i drugim. Tak, więc zmienił się czas ekspozycji i ty mówisz co, 1/20? Mówisz o czym? Była 1/320 granicznym czasem w SH2, a teraz jest 1/160, co też daje nam 1F w przypadku stabilnych obiektów, gdzie też używamy seryjne zdjęcia. Tak, i zmienił się też klatkarz na minus. Tak. W sensie, jeśli chodzi o ilość zdjęć, natomiast na plus, jeśli chodzi o ilość zdjęć na karcie, bo jakby nie zawsze potrzebujemy jechać z pełną prędkością i można ją przyciąć, tam jest jakby, no najbardziej można ją przyciąć dwukrotnie, tak, czyli... Było 25-50, a teraz jest jeszcze dodatkowo 12,5 i 16,7 klatek. Tak, czyli dwukrotnie można zwolnić, czyli z 25 można zejść do 12,5 klatek, co ma sens, znaczy, no oczywiście, jeżeli jest dynamiczne wydarzenie, no to chcemy robić pełną prędkością, natomiast jeżeli oszczędzamy ilość miejsc na karcie, a chcemy korzystać z tego trybu, to mamy możliwość zdecydowania się na mniejszy klatkarz. Dla mnie jakby to jest coś, na co ja zawsze narzekałem w cyfrowych aparatach fotograficznych, nie mogąc zrozumieć, dlaczego to jest, czyli dlaczego przez długi czas było dokładnie to samo, co w lustrzankach, czyli w momencie, jeżeli robisz zdjęcie, to wygląda tak, jakby było podniesione lustro i nie widzisz tego, co się dzieje w kadrze. Natomiast w tej chwili jakby mamy możliwość, korzystając z tego trybu, mamy możliwość fotografowania bez blackoutu, czyli cały czas jakby ten obraz mi nie niknie z prędkości robienia tak zdjęć. Jak widać teraz tutaj na przykładzie z blackoutem. Tak jak widać teraz po prawej stronie, co z jednej strony wkurza, a z drugiej strony też przy bardzo dynamicznych sytuacjach trochę nas no, sprowadza na manowce, bo my śledząc poruszający się obiekt jesteśmy, Bożycki dzwoni,
Łukaszu, słucham cię. Nie mogę. Łukasza? Przepraszam, Łukasz, nie wiem. Nie wiem, przepraszam za mojego kolegę. Jakby to było widać na przykład przy ptakach, które polują w sposób bardzo nieprzewidywalny, na przykład przy bielikach, w momencie kiedy on latał dosyć dziwną trajektorią, a nie taką jakbyśmy się spodziewali, to ten blackout rzeczywiście utrudniał śledzenie. W momencie jak blackout się skończył i tego blackoutu nie ma, no to patrzymy po prostu tak jak przez ramkę, nic nam nikt nie wyobrazi. Więc nawet jeżeli nie potrzebujemy wykorzystać pełnej prędkości, to mamy możliwość robienia zdjęć w tym trybie bez blackoutu i chyba z lepszą wydajnością autofokusa. No i mamy dwukrotnie większy bufor, czyli ponad dwukrotnie większy bufor. I mamy dwukrotnie większy bufor, tak. Bo dokładnie rzecz biorąc jest tak, że w trybach SH1, czyli 60 klatek na sekundę, 100 i 120, tam gdzie autofokus jest zblokowany na pierwszej klatce, mamy 213 RAW-ów w serii deklarowanych, aczkolwiek szybsza karta już z własnego doświadczenia wiem, daje więcej, jeżeli włożymy V90. No i mamy też serię SH2, czyli tam, gdzie jest autofokus, no to tam możemy do 256, a było 92, więc jakby ten bufor jest zdecydowanie większy i pozwala to na zdecydowanie dłuższe serie. Z grubsza myślę, że można przyjąć, że 2,5 raza, bo to były dwie sekundy przy chyba przy 50 było 2 sekundy, a teraz jest 5? Nie więcej. Teraz jest około 5, ale jak masz szybszą kartę, to trochę szybciej ci się wykorzystuje, a jak jeszcze zejdziesz z tymi prędkościami typu 12,5 klatki na sekundę albo 16,7, to tam już zupełnie ten bufor się rozciąga bardzo długo tak naprawdę. Czyli tak, możemy rzeczywiście... to są też takie wartości, że rzeczywiście przy ekstremalnych zdjęciach jakby jesteśmy w stanie ten bufor zapchać. Natomiast no, różnica jest i jakby ten bufor jest no więcej się mieści, to prawda. Szczerze mówiąc, ja na swoich testach, które wykonuję od mniej więcej miesiąca, półtorej może, to mi się nie udało zapchać buforu. Mam taki nawyk, że puszczam jednak ten spust migawki w pewnym momencie, nie mam tego zachłyśnięcia się kadrem, że trzymam masakrycznie spust migawki i udawało mi się go wyczyścić. Jeżeli używamy się szybkich kart po 90, on zdążył się wyczyścić, zanim ja nacisnąłem drugi raz, więc to dużo zależy od, że tak powiem, stylu fotografowania. Ja w ogóle zachęcam Państwa, bo widzę, że jest nasz prawie 90 osób, do zadawania pytań. Jest Marcin, ja też miałem okazję testować aparat, też miałem okazję testować obiektyw, chętnie odpowiemy na wszystkie niuanse techniczne. Też przejdziemy w pewnym momencie do pytań, które były zadawane na grupie, bo grupa Mikro 4/3 pod zapowiedzią live'a już te pytania zadawała, więc chętnie tam... Przemku, ja mam tylko prośbę, żebyś zmienił slajd, bo strasznie dobrze. Mruga. Pada. O nie! Ale ty masz stabilnie, że? To tak zostaw, tak zostaw. Dobrze. Mamy nową stabilizację, to jest dość istotne. To jest kolejna zmiana jakby wewnętrzna w aparacie. Stabilizacja jest potężniejsza około 20%. Jest to w tym momencie jedną z najlepszych stabilizacji na rynku, bo sam korpus generuje 8,5 EV stabilizacji. Ja szczerze mówiąc już dochodzimy do takich wartości, w którym... ja już nie odczuwam różnicy, widzę ją w czasach, że jestem w stanie więcej zrobić na tych ekstremalnie długich czasach nieporuszonych zdjęć. Procentowo mam większą szansę na zrobienie tego. Aczkolwiek w OM1 już ta stabilizacja była genialna, tu jest lepsza, ale to już jest naprawdę ekstremalna wartość. Testowałeś? Znaczy, jest tak. W moim odczuciu są dwie rzeczy dotyczące stabilizacji, czyli jakby z jednej strony utrzymanie stabilnie czegoś w kadrze, i tutaj moim zdaniem tej różnicy, idąc bardziej do przodu, za dużo nie będziemy zauważać. No bo jest stabilnie, było stabilnie, jest bardziej stabilnie, ale co to znaczy bardziej czyli stabilnie? Mówimy o długich obiektywach, takie jak tutaj, prawda? No tak, ale no mamy długi obiektyw i tak naprawdę w M1 na tym długim obiektywie też z ręki można było bardzo ładnie wszystko utrzymać, czy nawet podjąć się w ogóle próby zrobienia jakiegoś tam krótkiego ujęcia, płynnego ujęcia wideo. Natomiast no, różnica jest zauważalna w momencie, jeżeli bawimy się w utrzymanie długiego czasu z ręki. Więc jakby tutaj to jest coś, co jesteśmy w stanie zobaczyć, natomiast no w przypadku tego, co mamy na kadrze, czyli że właśnie z wyłączoną stabilizacją lata nam obiektyw od krawędzi do krawędzi, a z włączoną jest ustabilizowany, to jakby w zupełności wystarcza, zarówno w jednym, jak i w drugim rozwiązaniu, natomiast długie czasy jak najbardziej tak. Jest to coś, z czego też korzystam,
I zdarza mi się korzystać też w przypadku fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych i zwierząt, czyli jeżeli mam zwierzaka, który nie idzie, tylko na przykład siedzi i sobie myśli, nie wiem, patrzy się w obiektyw albo po prostu patrzy się na coś, co za chwilę będzie, na co będzie polował, to w trudnych warunkach oświetleniowych ja coraz częściej korzystam z ustawień, które pozwalają mi na zrobienie z ręki na długim czasie, licząc na to, że ten zwierzak się nie poruszy, czyli mam na przykład, nie wiem, siedzącego kota, geparda czy lamparta, jest ma światła, jest przed wschodem albo po zachodzie, no i korzystając jakby z zasady tego, że mam mieć czas, który no, nie jest w tej chwili odwrotnością ogniskowej, ale mam czas mieć na tyle krótki, żeby to zdjęcie nie było poruszone, to przy odpowiednio stabilnej pozycji, przy długoogniskowym obiektywie jestem w stanie zrobić zdjęcie takiego siedzącego kota ostre, rzeczywiście ostre, przy czasach rzędu, nie wiem, 1:20, 1:13 czy 1:50 sekundy na długim obiektywie. I to się sprawdza, dlatego że... To ty miałeś taką redukcję zdjęcia chyba geparta z 25600 zlazłeś na ISO 800, prawda? Tak, lamparta, dokładnie. I oczywiście trzeba się liczyć z tym, że jeżeli on w tym momencie kichnie, to będzie miał rozmazaną głowę, ale jeżeli jest to siedzący kot, który przez chwilę sobie nieruchomo siedzi, no to jest różnica, czy to zdjęcie będzie wykonane na czułości właśnie, nie wiem, 200-400, czy będzie wykonane na czułości 25600. Więc ta stabilizacja tutaj mi się przydaje, podoba i ja często robiąc zdjęcia sięgam po jakby serię zdjęć, poświęcam na to, żeby spróbować zrobić stabilne ujęcie na długim czasie przy jak najniższej czułości, bo różnice zawsze widać, nie? Jeżeli to jest zrobione na niskiej czułości albo na wysokiej. Minus jest taki, że jeżeli coś się zacznie dziać, czyli on właśnie, nie wiem, kichnie, ziewnie i tak dalej, no to już niestety, ale tracimy ten kadr, no bo zdecydowaliśmy się na ustawienie, nie wiem, 1:13 sekundy, nie? Ale w momencie, kiedy mówimy na przykład o fotografii krajobrazu, makro bądź detalu na długim obiektywie, to już w ogóle jesteśmy... Nic nie będzie ziewać. Tak. Dwa małe usprawnienia hardware'owe. Zostały zmienione kółka. W tym momencie one się łatwiej czyszczą, to znaczy mniej zbierają dosłownie syfu i lepiej nimi się pracuje w gorszych warunkach pogodowych, takich jak na przykład mróz. To jest, odczuwałeś różnicę? Ja na początku myślałem, że one są takie same, a potem po jakimś czasie, jak mam dwa aparaty, jeden koło drugiego, to rzeczywiście odczułem różnicę, szczególnie jak były takie mrozy w grudniu dość konkretne, to wtedy rzeczywiście w rękawiczkach się lepiej pracuje tymi kółeczkami. Taka mała pierdoła cieszy. Mała pierdoła cieszy, jakby... Ja muszę trochę poużywać, żeby zobaczyć, na ile ta różnica jest duża, dlatego że w OM1 jakby doskonale pamiętam moment, kiedy na Grenlandii otwierałem sobie kolę i kola była nabuzowana, w związku z tym wylało się na aparat, który miałem na szyi, co oczywiście nie stanowi zbyt wielkiego problemu, bo aparat jest uszczelniony, ale już pod koniec dnia cukier, który był w tej coli, zrobił swoje i te kółka rzeczywiście były zaklejone. No i ja wtedy szczoteczką do zębów pod małą stróżką kranu, jakby wody z kranu sobie te kółka czyściłem. Tu mam nadzieję, że jakby tak łatwo nie będzie. Znaczy, że raz, że jest kwestia pewnie, bo wygląda tak, jakby tam było troszkę więcej miejsca na właśnie jakieś zabrudzenia, a druga rzecz jest taka, że te kółka są no, też przyjemniejsze w dotyku, one są takie bardziej gumowate. Tak, one są jakieś takie, szczerze mówiąc, z chałczuku chyba, coś takiego. I pamiętam jak dzisiaj, jak wychodziła 1X, pierwszy aparat, który miał po lewej stronie menu, to zacząłeś mi truć pewną część ciała, że guziczek ci się podoba, że jest z lewej strony. Mi to osobiście nie przeszkadza, ja jestem jakby oburęczny, że tak powiem, przy aparacie zawsze, więc jakby nie marudziłem, no ale jakby... rozumiem, no to teraz masz. Możesz sobie przenieść guziczek z lewej na prawą. Dwie rzeczy, znaczy jedna rzecz, która zawsze mnie, na zdrowie, jedna rzecz, która zawsze mnie wkurza w momencie, jeżeli są jakieś nowe usprawnienia, zmiany i tak dalej, i tak dalej, to zmiana pewnych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I ja oczywiście rozumiem, że jakby pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, no bo na przykład trzeba przenieść guzik gdzie indziej, bo się nie mieści, bo nie wiem, bo pojawił się joystick i tak dalej, ale w momencie, jeżeli pracuje się dwoma korpusami, pojawia się nowy i zamiast intuicyjnie paluchem wciskać tam, gdzie do tej pory był guzik, on jest gdzie indziej, to wkurza. Więc tak, jest możliwość zmiany. Druga rzecz, która jakby jest na plus, to w momencie, jeżeli masz jedną rękę, a chcesz wejść sobie w menu, żeby coś zrobić, czyli trzymasz aparat, tak, jakby obsługujesz go jedną ręką, a drugą masz zajętą czymś, na przykład trzymaniem obiektywu albo czymkolwiek innym, trzymaniem się ręką za
nie wiem, poręcz w samochodzie albo gdziekolwiek na łódce, żeby nie wypaść, no to moment, w którym trzeba wcisnąć menu i ten kciuk nie sięga do lewego górnego fragmentu aparatu, jest warty zmiany. Nie? Natomiast myślę, że podstawowa sprawa, w moim przypadku podstawowa sprawa to jest kwestia przyzwyczajenia i jakby ułożenia dwóch różnych korpusów tak, żeby one były ze sobą kompatybilne. Tak więc też mała zmiana, ale zmiana, która jakby może być przydatna. Nie? Jakby kolejne małe usprawnienie, które de facto można powiedzieć, że ktoś wysłuchał marudzenia kogoś innego. Tak. Małe podsumowanie tego, co zmieniło się w tych trybach związanych z fotografią szybką, fotografią high speed. Dużo lepszy autofokus, dużo mocniejszy algorytm wykrywania obiektów, dużo sprawniejszy algorytm wykrywania obiektów, który dodatkowo dostał możliwość wyboru obiektów, który bardzo intuicyjnie i można sobie go po prostu joystickiem wskazać, z możliwością blokady na konkretnym obiekcie. Został na tyle przeprojektowany, że w tym momencie całe wykrywanie jest dostępne pod ciągłym autofokusem, nie tak jak było wcześniej w CF plus z trackingiem, to się mocno zmieniło tam w kontekście użytkowania i też funkcjonalności. Dostaliśmy wykrywanie ludzi. Co ważne, cały moduł autofokusu jest dokładnie taki sam w fotografii i taki sam w wideo, bo ja wiem, że w tym momencie bardzo dużo ludzi oprócz fotografowania kręci też chociażby dziką przyrodę, kręci też swoje jakieś ujęcia domowe i ten cały autofokus z wykrywaniem AI został też przełożony do filmowania. Dokładnie Jota tak samo, z możliwością wyboru obiektów i wszystkimi innymi rzeczami. Mamy mocniejszą stabilizację obrazu, mamy dużo większy bufor, mamy poprawioną ergonomię z nowymi kółkami, no i mamy dużo większą elastyczność w kontekście wyboru tych najlepszych trybów fotograficznych, takich jak SH2, gdzie możemy wybrać mniejszy klatkaż, jeżeli nie potrzebujemy, możemy zejść z czasem, jeżeli nie potrzebujemy tak szybkiego czasu otwarcia migawki, mamy większą tą elastyczność w tych takich dynamicznych sytuacjach, bądź właściwie mniej dynamicznych sytuacjach, ale tam, gdzie potrzebujemy zdjęć seryjnych. Coś byś dodał? Na tym etapie nie. Znaczy jest jedna rzecz, która ja uważam, że jest warta poświęcenia dłuższej chwili, ale jeszcze nie mówisz. Zaraz będę. Wiem o której. Padło pytanie w międzyczasie. Pan Piotr pyta, dla wielu istotne pytanie, co z ISO? Tutaj jeżeli chodzi o ISO, matryca została ta sama, procesor został ten sam, czyli jakby obróbka obrazu została ta sama. Jeżeli chodzi o używalne ISO, ja nie wiem jak Marcin, ale ja w tym momencie z pomocą jakiejś sztucznej inteligencji, czy to wbudowanej w OM Workspace, czy w nowym Lightroomie, czy w jakimkolwiek innym, spokojnie sobie wchodzę na 12800. Zresztą ten oto ptaszor, którego Państwo widzą z tyłu, a dzisiaj go wrzuciłem na grupę Mikro43, jest zrobiony na 12800 i ma całkiem przyjemny detalek. Jakby ktoś chciał zobaczyć pełny plik, to nie ma żadnego problemu, wyślę. Chyba o tym chciałeś powiedzieć. Tak. Tak. Ukłon w drugą stronę dla osób, które fotografują krajobraz, ale nie są z tych, którzy chcą nosić bardzo duże ilości filtrów, akcesoriów, którzy zabierają plecak trekkingowy na parę dni i po prostu ograniczają ten sprzęt foto na przykład do jednego obiektywu uniwersalnego, takim jak 12-100. Wcześniej mieliśmy filtry ND, szare, do ND64 w M1. W tym momencie jesteśmy pierwszą firmą, która wprowadza filtry szare, połówkowe. Od ND2 do ND8 w RAW-ie z trzema możliwościami przejścia, z możliwością zmiany kąta nachylenia, punktu obrotu, wszystkie rzeczy, które są normalnie w filtrach dostępne, jesteśmy w stanie zastosować. Mamy wynikowo RAW-a, bardzo fajna funkcja, bardzo się polubiłem. A ty? No to jest też rzecz, na którą, jak mówisz, obrazowo marudziłem, że nie rozumiem, dlaczego tego jeszcze nie ma w aparatach i mówię to od dawna, zgłaszając różne rzeczy, że fajnie by było, jakby było. Jest jeszcze jedna rzecz, na pewno pamiętasz, Live Composite, tak. Tylko... Jakby... Oczywiście, no z jednej strony wiadomo, no filtry, jesteśmy w stanie te filtry zewnętrzne sobie zakładać, ale też myślę, że każdy, kto fotografuje, czasami jest w sytuacji takiej, że na przykład tych filtrów zewnętrznych nie bierze po prostu, bo musi się spakować na lekko, bo bierze minimum sprzętu, bo nie ma jak przetransportować, nie wiem, dużych szklanych filtrów. I skoro mamy możliwość stosowania filtrów szarych, jednolitych, no to jakby technologia powinna pozwalać na stosowanie filtrów szarych, połówkowych. No i nagle się okazuje, że
jednak jest, więc znowu ktoś kogoś wygląda jakby posłuchał. I no jest to spoko. Moim zdaniem jest to też przyszłościowe. Znaczy ja wśród moich dalszych marudzeń i narzekań pewnie bym lobbował za tym, żeby dorzucić oprócz tam medium, soft i hard. Reversa. Na przykład Reversa albo żeby dorzucić Horizona. No bo to podejrzewam, że w oprogramowaniu jest mała zmiana, a przy okazji daje też nam duże możliwości. Natomiast super, znaczy super, że to się pojawiło. Rzeczywiście daje to możliwość jakby z poziomu puszki ustawienia wielu rzeczy, które normalnie byśmy chcieli założyć filtr. Okazuje się, że filtra nie wzięliśmy albo po prostu nie chciało nam się zabrać na wyjazd i jest możliwość wykorzystania tego w korpusie. Mhm. Więc to jest jakby w moim odczuciu to jest taka... No, najbardziej zauważalna rzecz, no bo oczywiście, nie wiem, szybszy autofokus, bardziej celny, więcej w buforze i tak dalej, ale to jest coś, co jakby nie było, a jest, nie? A tutaj do tej pory jakby te zmiany było dobrze, jest lepiej, nie? Ja nie ukrywam, że po pojawieniu się M1-ki, dwójki na pierwszy wyjazd odchudziłem swój zestaw filterków o mniej więcej jedną, o dwie trzecie tak naprawdę, bo zostały mi same big stopery typu ND10000 i został mi reverse z moich ulubionych filtrów. Więc odchudziłem bardzo mocno sobie cały zestaw filterków, więc moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie. Tutaj pan Adam pyta, czy da się uzyskać filtr szary połówkowo odwrócony, czyli reversa. Tak. Nie. Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy, no bo odwrócony do góry nogami, tak. Bo jeżeli mówimy o rewersie odwróconej gradacji, to nie. Tak, znaczy tu mamy filtr szary połówkowy i możemy nim obracać tak, żeby przyciemnić dół zdjęcia albo przyciemnić górę zdjęcia, ale jest to cały czas filtr, w którym gęstość filtra rośnie oddalając się od tej linii, którą właśnie tam pan przysuwa palcem, do krawędzi zdjęcia. Natomiast reversed to jest filtr odwrócony, czyli filtr, który... jakby to powiedzieć, którego gęstość maleje, oddalając się od linii horyzontu. To tak. I jakby on ma taką zasadność, że w momencie, jeżeli fotografujemy na przykład, nie wiem, zachód słońca i to słońce jest nisko nad horyzontem, to więcej światła mamy blisko horyzontu, a oddalając się od horyzontu, to światła jest mniej. W związku z tym opłacałoby się założyć taki filtr, który właśnie będzie mocniej przyciemniał przy linii horyzontu, a odsuwając się od linii horyzontu, to efekt działania filtra będzie mniej widoczny, więc mamy tutaj drobną grę słów, tak da się ten filtr odwrócić, ale jeżeli go odwrócimy, to on nie będzie odwrócony. Ja teraz zrobię mały myk, mianowicie przeniesiemy się na Islandię. Pyk. Jest Islandia. I pokażę Państwu, jak działa filterek szary, połówkowy dokładnie. Rozciągnę ekran, bo mam menu tutaj na drugim ekranie. Cyk. Możemy to oczywiście przypisać sobie do przycisku. Uruchamiamy, mamy ND8, wybierzemy sobie typ medium i w tym momencie możemy przesuwać sobie góra-dół, możemy ustawiać oś obrotu, to samo mogę robić też na guzikach i mogę sobie przestawiać ten filterek. I teraz jeżeli wrócimy na chwilę i zrobimy tego softa, zrobimy sobie zdjęcie pięknego islandzkiego autobusu z filterkiem, wyłączymy filterek to jest różnica między filterkiem a bez filterka to jest filterkiem bez filterka. Więc działa to bardzo sprawnie, działa to praktycznie od razu. Oczywiście aparat musi pokompilować tego RAWa, ale mamy docelowo dostajemy RAWa, więc jest to też mega fajną rzeczą w kontekście tego, że możemy to po prostu użyć w konkursach, obrabiać sobie na jeden plik na telefonie zaraz po tym, jak go przyślemy, więc jest to rzeczywiście funkcja, która moim zdaniem w kontekście fotografii krajobrazowej, ale nie takiej, że bagażnik, statyw, aparat i potem z powrotem do hotelu, tylko rzeczywiście chodzimy po tych górach, wspinamy się, jest tu game changerem. W połączeniu z takimi obiektywami jak 8-25 czy 12-100, które są ultra uniwersalne w tym kontekście, jest naprawdę rewelacyjnym. No też plusem jest, jeżeli mamy obiektyw
mamy na przykład zestaw filtrów, mhm. ale mamy też obiektyw typu 7-14 i zdecydowaliśmy się na to, żeby pójść w filtry tak. setki, a nie 150. No to okazuje się, że ten ultra szerokokątny obiektyw albo ze stosowaniem holdera nam niestety winietuje i nie jesteśmy w stanie używać 7-8 mm na przykład, albo okazuje się, że musimy przyinwestować w kolejny zestaw filtrów albo po prostu kupić zestaw filtrów, który jest szerszy, przez co niestety trudniejszy w transporcie, bo łatwiej się tłuką, łatwiej się łamią no i przez to też niestety trochę droższy. Więc tutaj też jest plus w momencie, jeżeli korzystamy ze szkła, które jest ultra szerokokątne, to można to wykorzystać. Padło pytanie, czy możemy używać GND z filtrami pełnymi ND. Niestety nie możemy. Musimy używać albo jednej, albo drugiej funkcji, więc musimy zdecydować. I też nie ma, filtr szary połówkowy nie ma takich ograniczeń w kontekście korzystania z preselekcji przysłony, bo filtr pełny szary musimy korzystać zawsze z preselekcji czasu bądź pełnego manuala. Tutaj możemy używać z preselekcji przysłony. Marcinie, zamarzłeś. Z dziwną miną dodatkowo zamarzłeś, Marcinie. Więc musisz do nas wrócić w jakiś sposób. Dodatkowo filtr szary połówkowy nie ma ograniczeń co do czasu, czyli możemy używać go na dowolnym czasie otwarcia migawki. Tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o filtry szare pełne, Marcin zniknął na chwilę, więc poczekamy aż wróci. Filtry szare połówkowe pełne dostały też pełne usprawnienie w M1C2, dostały LifeND 128, czyli możemy 128-krotnie spowolnić czas otwarcia migawki. Też sam proces wykonania tego zdjęcia, połączenia wielu zdjęć do jednego RAW-a został usprawniony, działa zdecydowanie szybciej. Jest też wydajniejszy, jeżeli chodzi o małe, subtelne przejścia między na przykład wodą, która gdzieś tam się rozmywa, żeby było bardziej gładkie, bardziej przyjemne to zdjęcie, więc tutaj mamy i polepszenie jakości w filtrze szarym pełnym i przyspieszenie jego działania, no i oczywiście ten dodatkowy filtr w postaci ND128. O, jest Marcin z powrotem. Aha. Tak. Czy ND128 testowałeś? Nie. Przyznaję się, że nie. A jakie było pytanie? Pytanie jest od ciebie, czy pytanie jest od kogoś innego? Czy testowałeś? Ja na pytanie od Kuby odpowiedziałem, więc nie ma problemu. Ale zamarzłeś w bardzo epickiej minie. Radę odtworzyć sobie nagranie tego live'a, zobaczyć w jakiej minie zamarzłeś. A najpierw w moim oknie ty zniknąłeś najpierw. Okej, okay, dobrze. Przykład z użyciem ND128. Kolejna rzecz, którą zmieniliśmy, to HRS. HRS został w tych samych rozdzielczościach, czyli mamy 50 z ręki, co działa super. I mamy 80 milionów ze statywu, tak jak było do tej pory. I mamy dodatkowo 14 bitów, czyli mamy dużo więcej tonów, dużo więcej możliwości obróbki tego obrazu później, wyciągania szczegółów, szczególnie w kolorowych partiach, niż było to wcześniej. To testowałeś, Marcinie? Tak, i jakby HiRes jest taką funkcją, po którą no, z jednej strony znowu, tak jak opowiadałem o tym, że przy fotografii przyrodniczej staram się zrobić na długim czasie z ręki, to tak samo przy fotografii przyrodniczej zdarza mi się pokusić o to, żeby zrobić HiResa, właśnie takiego, nie wiem, siedzącego kota. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli mówimy o jakichkolwiek niedoskonałościach związanych ze zdjęciem, bo na przykład wysoka czułość, bo na przykład, nie wiem, mało światła, bo daleko, to mając duży plik, łatwiej jest te wady w jakiś sposób ukryć i zniwelować. Natomiast w przypadku fotografii krajobrazowej, no to jest już taka rzecz, która aż się prosi, żeby używać. Znaczy, jeżeli to nie jest tak, że mamy akcję i potrzebujemy tam zrobić kilkadziesiąt czy kilkaset zdjęć z jednej akcji, nie wiem, polowania na impale na przykład, albo łapania ryby przez zimorodka, tylko ustawiamy sobie kadr, wiemy jak to ma wyglądać, to no to HiRes się prosi, dlatego że później na etapie obróbki to zdjęcie rzeczywiście daje więcej możliwości i pod kątem właśnie przejść tonalnych i pod kątem rozdzielczości. Nawet jeżeli nie potrzebujemy zdjęcia o tak dużej rozdzielczości, żeby je później gdzieś tam drukować w wielkich formatach, no to należy pamiętać o tym, że daje nam to jakby materiał wyjściowy jest dużo lepszy, dużo daje większe możliwości, więc tak, bardziej high resik, tak, dobra też zmiana do przodu. Podsumowując takie zmiany do fotografii krajobrazowej, w międzyczasie możesz
przygotować się z odpowiedzią na pytanie do Ciebie, Marcinie. Podsumowując, mamy filtry G&D. Jako pierwszy producent na rynku prowadziliśmy filtry szare, połówkowe o pełnej gamie możliwości manipulacji nimi, czyli od ND2 do ND8, typ przejścia, miejsce tego filtra, na żywo widać tego, ten filtr i przede wszystkim jest w RAW-ie, więc mamy potężne możliwości krajobrazowe, mamy poprawiony filtr, który już był wcześniej, czyli pełny szary, który również jest do RAW-u. Mamy flagową naszą funkcję do fotografii krajobrazowej, szczególnie długich czasów naświetlania, czyli Live Composite. Tak samo jak w OM1 możemy bez większego ryzyka przepaleń drugiego planu, jeżeli panujemy nad oświetleniem, naświetlać do 6 godzin i domalowywać sobie różne partie zdjęcia. Mamy autofokus do gwiazd dedykowany, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w naprawdę ciemnym miejscu, autofokus wykorzystując pewien rodzaj mechanicznego uczenia jest w stanie ustawić ostrość nawet na gwiazdy, kiedy jest naprawdę bardzo ciemno. No i poprawiony HRS z 14-bitowym RAW-em, co jest bardzo dużym progresem względem poprzedniego, jeżeli chodzi o jakość. Odpowiadamy panu Mieczysławowi? Tak, odpowiadamy panu Mieczysławowi. Za jakiś czas pewnie tak, na dzień dobry raczej nie. Znaczy, ja staram się nie wymieniać korpusów momentalnie z tego powodu, że jest nowy. No co widać po zestawie mojej torby, znaczy mając OM1, EM1X na przykład jako drugi korpus był bardzo długo, w momencie jak się pojawił, nie wiem, tam wersja trzecia czy wersja druga, to poprzednik też cały czas był, tak więc na pewno... Idąc ekstremalnie, to ty nadal masz EM5 w szafie, więc... Mam EM5, mam EPL1 też, tak, też mam, idąc ekstremalnie, tak. Może to jest zbieractwo, nie wiem. Ale jakby drążąc temat dalej, to nie są złe aparaty, mimo że mają swoje lata. Pytanie do czego? Znaczy, jak na przykład mam poświęcić aparat, żeby stała mu się krzywa potencjalnie, no to lepiej jest to zrobić, jeżeli jest to starszy korpus, który już swoje lata ma, albo jeżeli chce dać dziecku aparat, żeby się pouczył fotografii, to też lepiej dać mu jednak pena, a nie OM1 Mark II. Natomiast nie, no jakby nie planuję nagle wymienić wszystkich aparatów na nowsze modele i wielokrotnie jakby cały czas w swojej historii jest tak, że mam aparaty starsze i nowsze, co też wkurza, jak człowiek jest przyzwyczajony do jednego zestawu baterii. I to jest moje pierwsze podstawowe pytanie zawsze przy nowej premierze, czy będzie nowa bateria. Tu nie jest nowa bateria. Mamy te same baterie. Tak. Mamy te same baterie, mamy ten sam grip, więc akcesoria zostały te same. Od razu pan Mietek pyta o kolejną rzecz. Czym się różni filtr połówkowy w aparacie od filtra połówkowego w Lightroomie? Ano tym się różni, że tutaj dostajemy gotowego RAW-a z większą rozpiętością tonalną, który jest efektem kompilacji całej serii zdjęć i mamy więcej szczegółów w cieniach, nie nakładając jakiejś takiej cyfrowej nakładki i starając się po prostu coś powyciągać z cienia, a w Lightroomie jednak pracujemy na jednym pliku, gdzie jesteśmy ograniczeni rozpiętością tonalną tego pliku, czyli tyle, ile możemy z niego wyciągnąć, tyle nałożymy i tak naprawdę filtr szary połówkowy taki w Lightroomie to jest taka szara powierzchnia tak naprawdę nakładana na zdjęcia w celu przyciemnienia jego tak naprawdę, a nie odzyskania pewnej rozpiętości tonalnej. Odpowiedź jest prosta, czyli fotografując z filtrem, który jest na etapie robienia zdjęcia przy matrycy, działa to dokładnie tak samo jak filtr szary połówkowy, czyli ilość informacji wpadająca na matrycę jest na tyle przycięta, że jesteśmy w stanie zmieścić się w widełkach rozpiętości tonalnej. Natomiast filtr połówkowy w Lightroomie, który oczywiście też jest fajnym filtrem, ale należy pamiętać o tym, że w momencie, jeżeli mamy jakiś przepalony fragment obrazu, to zakładając filtr połówkowy w Lightroomie, ten fragment obrazu będzie cały czas przepalony. Tak. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o standard uszczelnienia, to OM1 zachowała standard uszczelnienia dokładnie taki sam dwójka jak OM1 pierwszej generacji, czyli mamy IP53, co Marcin bardzo drastycznie wykorzystuje za każdym razem. Wpadając w różne dziwne miejsca w dowody, utopiona jedynka, dwójka, prawda, na Grenlandii i jeszcze parę innych aparatów, to nie ja. Więc... No, ale twój aparat. Ale nie więc... ja. Tak. Więc uszczelnienia się przydają. Trzeba przyznać, że jednak lepiej mieć niż nie mieć i mniej się martwić niż
nie mieć aparatu uszczelnionego i potem zastanawiać się, czy możemy robić zdjęcia, prawda? Tak, i różnica jest w psychicznym podejściu. Znaczy, mając świadomość, że jest to aparat, który jest uszczelniony i wiedząc, ile on jest w stanie wytrzymać, nie boimy się robić zdjęć tam, gdzie zdjęcia byśmy chcieli robić. I rzeczywiście, no, jak myślę, że można wyliczać dużo z jakiegoś tam mojego poletka zdjęciowego, gdzie jakby nie boję się trzymać aparat tuż nad powierzchnią wody, wiedząc, że za chwilę będzie fala, bo nie wiem, stado uchatek zanurkuje przy pontonie. Więc z jednej strony działa psychicznie, czyli jak są złe warunki, to nie jest na zasadzie, że ja muszę schować aparat do torby i go broń Boże nie wyjmować, bo leje deszcz albo jest przybój i coś się może zdarzyć, nie? Więc tak, przydatna rzecz. Tak samo zresztą jak system czyszczenia matrycy. Nie wiem, czy to by się udało kiedykolwiek uwalić matrycę jakoś tak bardzo. Mi jeszcze nigdy, więc a tobie? Udało się, ale to jest mój błąd, standardowy błąd, czyli w ferworze walki jest na przykład jakiś duży papruch, nie wiem, włos, który gdzieś tam wchodzi pod mocowanie matrycy i to czyszczenie matrycy nie chce go strząsnąć. W związku z tym, no, standardzik, otwierasz matrycę, dmuchasz i okazuje się, że razem z wiatrem leci kropla śliny. Ale to, no, jakieś incydentalne rzeczy. Natomiast rzeczywiście jakby czyszczenie matrycy jest dobre. No, jakby nie ma dużego problemu. W momencie, jeżeli jestem, jakby orientuję się, że gdzieś tam jest jakiś paproch i on na przymknięciu przysłony jest widoczny, no to tak naprawdę aparat matrycą w dół włączam, wyłączam, włączam, wyłączam. Trochę tam jeszcze postukuję w ten aparat i w większości przypadków to się da bez problemu usunąć. Ja przypomniałem sobie, że raz jedyny, kiedy rzeczywiście oddałem aparat do czyszczenia, to był moment, w którym zaraz po premierze M1, do mojej prywatnej M1, ktoś na jakimś evencie włożył palec. Masz podtrzymać. Masz podtrzymać, też jest dobre. Jak zmieniasz obiekty, dajesz komuś korpus do podtrzymania. Nie, to była taka niespodzianka. Znaczy mój aparat leżał gdzieś z boku, na którymś z eventów, a ktoś odpiął od niego obiektyw, zostawił tam palec i przypiął ten obiektyw z powrotem. Jakby trzeba było zmieniać linie papilarne. Jest to jakaś opcja, aczkolwiek nie była to miła niespodzianka, to był jedyny raz, kiedy już rzeczywiście musiałem wpisać czyścić matrycę. Jeżeli chodzi o wideo, to do całkiem fajnych możliwości w OM1, czyli tryb HLG, czyli 10 bitów wewnętrznie, 12 bitów w RAW-ie na zewnętrzny rekorder, dodaliśmy jeszcze dwie funkcje, które są dedykowane tak naprawdę pod głównie twórców internetowych. Czyli możemy zrobić z OM1 kamerę internetową, po prostu podpinając go przez USB. Co ważne, z transmisją dźwięku, bez żadnego dodatkowego oprogramowania, bez żadnych dodatkowych sterowników, po prostu USB-C do USB-C i nagle aparat staje się kamerą internetową. I też właśnie ma transmisję dźwięku, więc nie musimy mieć żadnego dodatkowego mikrofonu, ani słuchawek. To jest dość istotne i nagrywa w erze, kiedy bardzo dużo rzeczy nagle musi trafić na TikToka, na Instagrama i tak dalej, mamy też możliwość kręcenia pionowych kadrów, co jest też miłym dodatkiem w trybie wideo. Tutaj padło od razu pytanie. Ja mam pytanie. Tak. Ja mam pytanie, czy, jako że ja mało filmuję, to zadam to pytanie. Czy w wersji poprzedniej, ustawiając 16:9 i łapiąc aparat w pionie, on nie dawał możliwości robienia filmów pionowych? Tak, ale nie wysyłał tych filmów w pionie. Zawsze był... Tak, trzeba je było obrócić. Okej, spoko. Tak. Czyli tutaj jakby odpada mi obracanie wszystkich filmów do pionu w momencie, jeżeli chcę je na przykład wrzucić na Instagram. Dobrze, tak, bo one są po prostu transmitujesz, wysyłasz, tyle. Jakby nic z nim nie robisz tak naprawdę. Oczywiście, że jak obrócisz kamerę, no to jakby z automatu nagrywasz pionie, no tak jest. Tak, a tutaj po prostu możesz tak, obrócić, ma ale... orientację, góra tak, dla niego to będzie dłuższym bokiem. Tak. Czy zmiana obiektywu w miejscu ciepłym i wilgotnym, na przykład w lesie tropikalnym, to dobry pomysł? Jeżeli dostaniemy dobre zdjęcie i aparat odpowiednio wcześnie, że tak powiem, przyzwyczaił się do temperatury, to nie powinno być żadnego problemu. Tylko trzeba to robić szybko i sprawnie, tak? Nie zostawiać aparatu z otwartym deklem przez pół godziny, bo tam na pewno coś się osadzi prędzej czy później, ale szybko i sprawnie, nie ma żadnego problemu. Ty ostatnio lubisz ciepłe klimaty, to może coś? Kto mówi, że lubię? Jeździsz, czy lubisz? Jeżdżę, ale wolę zimne. Podsumowując, OM1, dwójkę. Moim zdaniem jest to aparat, który dostał bardzo dużą ilość usprawnień w bardzo wielu miejscach. Usprawnień, które są małe, aczkolwiek istotne i dają
całkiem fajną, dużą całość, czyli mamy dużo lepszy autofokus, mamy usprawniony tryb zdjęć seryjnych, mamy wykrywanie ludzi, co jest szczególnie przydatne przy takiej codziennej fotografii, nie ukrywajmy, że to jest aparat, który jest dedykowany pod fotografię ptaków, dzikiej przyrody, krajobrazu, ale czasami po prostu chcemy zrobić normalne zdjęcia domowe, oboje jesteśmy ojcami i teraz po raz tego swojego syna trzeba, że tak powiem, przefotografować, bądź córkę jeszcze w moim przypadku. Dodatkowo mamy filtry szare pełne, co moim zdaniem jest super rozwiązaniem w kontekście noszenia w góry, filtry szare połówkowe, no i bardzo mocno usprawniony tryb blackoutu. Biorąc pod uwagę, że OM1 wystartowała właściwie już z ceny 10999, czyli jest to mniej więcej 200 zł drożej niż OM1 pierwszej generacji w dniu premiery, to uważam, że jest to całkiem przyjemny upgrade po niecałych 2 latach. Więc jest to... A twoje zdanie, panie Marcinie? No jakby dobry lift, nie? Czyli tak, mamy dobry samochód, który jest podliftowany i są pewne zmiany, które niby są drobne, ale w całości powodują jakby krok do przodu. Padło tutaj pytanko takie bardzo... W jakim formacie zapisywane są pliki po zastosowaniu funkcji HDR? To zależy, panie Adamie, bo HDR ma parę funkcji. Możemy wybrać skok EV i możemy wybrać ilość klatek. Wtedy aparat zapisze taką ilość klatek w RAW-ach. A jeżeli wybierzemy funkcję HDR 1 bądź HDR 2, gdzie aparat automatycznie złoży jeden plik wyjściowy, to będziemy mieć plik wyjściowy w JPEG-u, a pozostałe zdjęcia zostaną zapisane w RAW-ie, jeżeli tak sobie wybierzemy. Jeżeli chcemy zwiększyć rozpiętość tonalną, a nie chcemy korzystać z HDR-a, to bardzo dobrą funkcją jest skorzystanie z funkcji Live ND, która w momencie, w którym naświetlamy na światła, nie tracąc szczegółów w światłach, to z cieni jesteśmy w stanie zdecydowanie więcej wyciągnąć niż z normalnego zdjęcia, ponieważ Live ND jest pewnego rodzaju stackiem, a uzyskujemy jednego RAW-a. Tak samo zresztą w HRS-ie łatwiej wyciąga się z cieni, jeżeli mamy poprawnie naświetlone zdjęcie niż z normalnego zdjęcia, więc też warto na to zwrócić uwagę. Od razu pani Katarzyna, tak? Odpowiadam. Tu jeszcze bym dodał, że jeżeli podchodzimy do HDR-a w sposób bardzo poważny, to lepiej jest wykonać serię zdjęć w aparacie, co daje nam właśnie HDR, a składać to za pomocą oprogramowania, które do tego jest dedykowane. Bo jednak cały czas mamy sytuację taką, że moc obliczeniowa komputera jednak przekracza moc obliczeniową aparatu fotograficznego i ilość rzeczy, nad którymi możemy panować, sklejając tego HDR-a w komputerze, jest dużo większa niż to, co proponuje nam producent w aparacie, wrzucając opcję, nie wiem, tam HDR 1 czy HDR 2. Pani Katarzyna zapytała się, czy jest możliwość przeniesienia zapisanych ustawień aparatu OM1 do OM1 Mark II. Szczerze powiem, nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze. Muszę to sprawdzić, mam na telefonie zapisane parę swoich presetów. Sprawdzę to przy najbliższej okazji, czyli pojutrze i odpowiem w prywatnej wiadomości, bo z panią Katarzyną już rozmawiamy w prywatnych wiadomościach, więc nie ma problemu, odpowiem. Albo po prostu tutaj w komentarzach gdzieś zostawię odpowiedź też, jeżeli kogoś to intryguje. Przejdźmy z aparatu do drugiej premiery dzisiejszego dnia, czyli do obiektywu 150-600 f/5.6 do 6.3. Nasz najdłuższy obiektyw 1200 mm, ekwiwalent 1200 mm. A jeżeli ktoś bardzo ma potrzebę uzyskania ekstremalnie długich ogniskowych, czego nie radzę osobiście, bo jakby to już jest tak duża ogniskowa, że ilość powietrza, które będzie między nami a obiektem, będzie bardzo mocno przeszkadzała w fotografowaniu, możemy podpiąć konwerterem CH20, co niekoniecznie sprawdzi się do fotografii tele, ale za to sprawdzi się do fotografii telemakro, jeżeli będziemy potrzebować, bo ten obiektyw posiada możliwość uzyskania skali odwzorowania 0,7, więc jest całkiem niezłym obiektywem do telemakro. Mamy uszczelnienie IPX1, mamy stabilizację, co jest dość istotne. Jest to pierwszy obiektyw, który nie jest obiektywem klasy Pro, a posiada stabilizację i w przeciwności do 100-400, który też posiada tą stabilizację, ma stabilizację Sync IS, czyli ona będzie funkcjonować sobie z OM1 dwójką, z OM1 pierwszej generacji i z każdym aparatem, który Sync IS wspiera. W efekcie uzyskujemy na 1200 mm 7 EV stabilizacji, co pozwala realnie na robienie zdjęć z ręki bez większego problemu. Ja wiem, Marcinie, że ty nie miałeś zbyt długo tego obiektywu na jednym wyjeździe, więc tak naprawdę za dużo sobie nie potestowałeś tego szkła.
Wiem też, że jakby jesteś psychowanem 3 sety, bo to jakby to jest ten sam przedział cenowy. Jak byś porównał? 300 a ten? Mhm. Znaczy, ja się nie polubiłem z tym obiektywem. Oczywiście pytanie, z czego to wynika, ale jakby jest to obiekt, który jest zdecydowanie innej klasy niż 300, na przykład. Czy 150-400, załóżmy, że porównujemy ten sam zakres, nie? Więc myślę, że jest to kwestia wymogów stawianych obiektywowi, które no w moim przypadku jednak są wyższe. No tak, bo to jest troszeczkę inny, że tak powiem, też klasa obiektywu tak naprawdę i jednocześnie inny grupa docelowa, tak, bo Inna cena, no nie wiem, jeżeli to porównamy do 150-400, no to znacząco inna no cena, tak. Inna masa, inna jakość, inne światło, nie? Więc tak. No jakby to jest zresztą pewnie to samo, co rozmawialiśmy w przypadku obiektywu 100-400, tak? 100-400, tak. 100-400, tak, że jakby nie traktuję tego obiektywu jako obiektyw dla mnie. Wolę mieć ograniczenie na przykład w postaci mniejszego zakresu ogniskowej albo stałoogniskowego obiektywu, jednocześnie jaśniejszego i o lepszej jakości. Tak więc to jest moje zdanie, co oczywiście nie znaczy, że jakby nie będzie grupy ludzi, dla których ten obiektyw będzie na przykład wystarczający, tak? Albo będzie wydatkiem, który będzie można wydać, żeby taki obiektyw sobie kupić. Więc jest wszystko kwestia potrzeb, priorytetów i doboru szkła do tychże potrzeb. No, to jest tak samo jak z obiektywami, nie wiem, jak porównamy sobie 14-42 z 12-40, no to moglibyśmy rozmawiać o tym, że 14-42 przy 12-40 wypada inaczej, ale za to daje jakieś tam inne możliwości. Tutaj raczej bym patrzył na zestawienie trochę innych obiektywów, typu 14-150 do 12-100. To jest jakby... No na przykład, no, ja rzuciłem całkowicie losowo, ale jakby podaję przykład, że jakby podobny zakres ogniskowych może być zagospodarowany przez dwa różne obiektywy, z których różnią się one między sobą. No i ja raczej bym się zaliczał do grona odbiorców tych obiektywów. Tak, tylko tutaj jakby jest dość już ciężko uzyskać 1200 mm. Oczywiście możemy to zrobić 300 F4 z konwerterem MC20, co da nam ostatecznie F8, no to już jest jakby dość ekstremalne tak naprawdę. Nie, oczywiście, znaczy ja sobie zdaję sprawę, że gdybyś chciał zrobić 150-600 ze światłem stałym 4 albo ze światłem 2,8, to nawet jeżeli taki obiektyw by był i byłby super fajny, no to kosztowałby gruby majątek, nie? Więc ja jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale jakby odpowiadając na twoje pytanie, stojąc przed wyborem, czy bardziej uniwersalny zoom i ciemniejszy, ale dający więcej możliwości, jeśli chodzi o zmiany ogniskowych, czy na przykład stałoogniskowe, nie wiem, stałoogniskowa 300 F4, nie wiem dlaczego mówić, że jestem psychofanem, uważam, że to jest dobry obiektyw, to coś za coś. Jeden będzie wolał zmiany ogniskowych, drugi będzie wolał stałkę, ale za to mając jakby oferującą, nie wiem, inną jakość czy inną pracę autofokusa. Jakby. Ja tak. Inne szkło, inny, że tak powiem, użytkownik docelowy, więc to niby tyle jedno i drugie, ale rzeczywiście tutaj należy to rozgraniczyć. Tak. Padło pytanie w międzyczasie, co znaczy powiększenie 0,7, czyli to jest powiększenie 0,7 do 1, czyli mamy bliskie podejścia już pod temat makro, tak? Czyli możemy tym obiektywem robić całkiem przyjemne close-upy. W momencie, kiedy podłączymy do tego konwerter MC20, uzyskamy maksymalne powiększenie dla małego obrazka w skali 1,4 do 1, więc już przejdziemy sobie To znaczy tyle, no jak mamy skalę odwzorowania 1 do 1, co tyle, że jeżeli korzystamy z tej skali odwzorowania 1 do 1, no to 1 mm w rzeczywistości odpowiada 1 mm na materiale światłoczułym. Czyli tu mając 0,7 będzie odpowiadał 0,7 mm. Tak.
Pan Paweł pyta, czy M1X i M1-3 będą wymagały aktualizacji oprogramowania, aby Sync AS działał z tymi korpusami. Nie, nie będzie wymagało oprogramowania. To oprogramowanie częściowo zostało wgrane w poprzednich aktualizacjach, więc jakby tutaj powinno to działać, że tak powiem, od razu z tymi korpusami, jeżeli pytamy o obiekty 156. No i ostatnią taką małą nowością, czyli odświeżeniem właściwie tematu jest obiektyw 9.18. Ty masz bardzo dużo zdjęć w portfolio z tego obiektywu, prawda? Z tego jak pierwszej bardzo... wersji. Tak. Bardzo go lubię. Mam wrócił w ogóle z serwisu po czyszczeniu, wygląda jak nowy. Fakt faktem, jeszcze go nie rozpakowałem z folijki, w której przyszedł z serwisu, ale to jest obiektyw, który znowu odbiega jakością od obiektywu, nie wiem, niech to będzie 7-14, natomiast to jest obiektyw, w którym te różnice nie są bolesne. Znaczy, mówiąc o obiektywie 9-18, zależy nam na innych rzeczach niż jeżeli mówimy o obiektywie długoogniskowym. I 9-18 jest obiektywem, który bardzo lubię z wielu powodów. Po pierwsze, daje fajny obrazek, mam z niego dużo zdjęć. Po drugie, jest malutki, leciutki, rzeczywiście malutki, leciutki, bo jeżeli go porównamy do innych szerokokątnych obiektywów z systemu, no to to jest maleństwo. I to jest naprawdę bardzo przyzwoity obiekt. Ja 9.18 lubię, używałem go bardzo długo, jeszcze zanim miałem 7.14, używałem poprzedniej wersji, czyli jeszcze nie w mikro 4.3, tylko w 4.3, mając 7.14, czy nie wiem, porównując to z 8.25, to cały czas jest to obiektyw, który uważam, że warto mieć. I znowu wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, jeżeli są sytuacje takie, kiedy ten sprzęt może dostać po tyłku i może zostać uszkodzony, i coś może mi uszkodzić przednią soczewkę na przykład, bo uderzy mnie, nie wiem, zębem albo czymkolwiek innym, no to mniej boli, jak to jest 9.18. Natomiast jeśli chodzi o obrazek, jest naprawdę spoko. Znaczy mówię o wersji pierwszej, bo wersji drugiej w rączkach nie miałem i tu jest pytanie bardziej do ciebie, co się zmienia pod kątem optycznym, czy coś się zmienia? Nie zmienił się nic tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam korpus. On po prostu został odświeżony, pojawi się po prostu jako OM system. Tamten już wymagał jakby redesignu samego obiektywu. Zmienił się też zestaw handlowy. Tutaj dostał w zestawie jest tulipanek, w pierwszej wersji nie było i to jest właściwie jedyna zmiana, która była, więc cena jest praktycznie ta sama. No, więc zastępujemy jeden do jednego. Łukasz? Nie, budzik. Padło pytanie, jaka jest waga obiektywu 150-600, jest to 2 kilo, sam obiektyw waży 2 kg. Jest taki dość masywny, że tak powiem, ale biorąc pod uwagę to powiększenie, które daje, i tak jest najlżejszym ekwiwalentem do 1200 mm na rynku. Dobrze, panie Marcinie, czy my mamy jeszcze coś do dodania? Czy miałbyś ochotę coś dodać jeszcze ze swoich testów? Nie wiem, czy miałbym ochotę coś dodać. Chyba wszystko, co można by było powiedzieć, zostało poruszone. Tak. To ja tylko wspomnę, że z Marcinem będziemy na festiwalu, jurajskim festiwalu fotograficznym w hotelu Hajkier 22. Tak, lutego, tak mi się wydaje. Jakby ktoś chciałby potestować nasz nowy sprzęt, a jednocześnie posłuchać Marcina na żywo, to serdecznie zapraszamy. A jednocześnie chciałbym tylko jakby zaznaczyć, że ruszyły pewne promocje związane z... Sekundkę. Z OM1-2, czyli ruszył cashback. Szczególnie dla osób, które chcą rozbudować swój system, bo jeżeli wybieramy sobie OM1-2 z jednym z czterech obiektywów, które są jednymi z najpopularniejszych obiektywów w systemie, czyli 12-100, 90 makro już legendarną, czy 40-52-8 albo 100-400, czyli najprostszym długim tele, jaki jest w systemie, to cały zestaw, jeżeli jest na jednej fakturze, dostaniemy cashback 1350 zł. Więc całkiem przyjemna obniżka, szczególnie na tych tańszych obiektywach, bo w przypadku na przykład 450 to jest prawie 1/4 ceny, więc warto gdzieś tam rozważyć, jeżeli ktoś zastanawia się nad przysiadką 1-2. A jeżeli ktoś chciałby przetestować na żywo
aparat i ma pewne wątpliwości, albo uważa, że OM1, dwójka nie jest do końca fajnym aparatem, albo ten obiektyw, albo cokolwiek innego, to warto przyjść i spotkać się osobiście i przetestować sprzęt. Mamy całą listę przepraszam, nie udostępniłem. Znaczy, jedynka dwójka nie może być fajnym, nie może nie być fajnym aparatem. Bo jedynka jest fajnym aparatem, a jedynka dwójka jest aparatem z dodatkowymi bonusikami. Tak więc ona nie może nie być fajnym aparatem. W tych datach spotykamy się w różnych miastach. W Polsce, Wrocław, Gliwice, Warszawa, Rzeszów, Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, Warszawa, Gdańsk, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Jednocześnie we wszystkich tych miastach, znaczy nie we wszystkich miastach, znowu nie dodałem, tak, przepraszam. Tutaj są wszystkie miasta, czyli mamy no to tryk we Wrocławiu, w Gliwicach, Multifoto, Fotoforma, Fotopoker, znowu Foto Plus i potem cała seria cyfrowa w różnych miastach, więc jeżeli ktoś ma ochotę przetestować, to serdecznie zapraszam. A w przypadku testowania bardziej w boju, czyli na fotospacerach, możecie zapisać się na fotospacer w Warszawie, w Rzeszowie, w Katowicach, w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie i w Gdańsku. Wszystkie te spacery są dostępne na stronie My Olympus w zakładce wydarzenia, więc serdecznie zapraszam. Padło jeszcze parę pytań. Czy 9.18 jest uszczelniony? Nie, 9.18 nie jest uszczelniony. 9.18 jest obiektywem z podstawowej kategorii i jest nieuszczelniony tak samo, jak był jego poprzednik. Ale i tak dobrze. Tak, jest fajny. No dobrze, ja dziękuję Ci, Marcinie, za dzisiejszy wieczór. Ja też dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że niedługo na Twoich social mediach pojawią się pierwsze zdjęcia z OM1 dwójki i będzie można sobie zobaczyć, co tam nim zrobiłeś. Rzucam challenge, co? Żebyś coś wrzucił w końcu na Instagram. Już wisi, moja droga, już wisi. Tak, nie podpisane. No dobrze, ja bardzo dziękuję Państwu za dzisiaj. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. I do zobaczenia w piątek, bo w piątek widzimy się z Łukaszem Bożyckim, który dzwonił dzisiaj do Marcina w trakcie live'u. O godzinie 19 Łukasz opowie o swoim wyjeździe na Sri Lankę. Tam też miał okazję testować OM1 dwójkę, więc też będą sampelki. Będzie trochę mniej technicznie, a będzie trochę bardziej fotograficznie, więc serdecznie zapraszam. Godzina 19, najbliższy piątek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dzięki jeszcze raz i cześć.